Siema, tu Johnny Rep. Jak widzicie, zaraz wam pokażę pierwszy wypad niedaleki pod Warszawę na taki mały leśny parking. Chciałem sobie pierwszy raz zrobić kawę w terenie, przetestować kuchenkę, przetestować kawiarkę i przetestować jeszcze tą pancer szokoladę, którą wam pokazywałem w którymś z poprzednich shortów. Tutaj jak widać, nie wiem czy widać, tu się gotuje, słabo widać. Słuchajcie, światło jest do bani, ale nic, musimy sobie jakoś poradzić. Jak widzicie, na kuchence już stoi kawiarka, kawa się robi. Stoję sobie na parkingu w Zalesiu. Taka to jest sobie okolica przy drodze, taki mi pokazał tutaj GPS miejsce. Chciałem sobie postrzelać, słuchajcie, z wiatrówki, ale już się ciemno zrobiło. To sobie troszeczkę pogadamy, jak sobie zrobię kawę. Wziąłem też, jak widzicie, dalmierz po to, żeby sobie ustawić odległość, na którą będę strzelał, żeby móc jakoś ustawić sobie lunetę. Dobra, kawa już niebawem będzie zrobiona. Także działamy. Słuchajcie, nagadałem się, ale strasznie słabo zbiera mikrofon i nic nie słychać. Także moi drodzy, schowałem się do środka, żeby cokolwiek było słychać, jak mówię. Tam na początku wam trochę pokazałem, jak tą kawkę robię. To jest pierwsza moja w ogóle, słuchajcie, przygoda z robieniem sobie kawy tak turystycznie. No może nie w terenie, bo to jest zwykły parking przy drodze, dlatego było tak głośno. No ale nie chciałem daleko odjeżdżać, późno już było, już jest ciemno. Zdróweczko. Dobra kawka. Moi drodzy, do kawuni, którą sobie upichciłem w warunkach polowych i piję z takiej właśnie metalowej parzymortki. Ach, już trochę przystygła. Dobrze by było coś słodkiego przekąsić i tak jak wam pokazywałem w ostatnich shortach, mam takie zakupione w militaria.pl takie dwie czekolady, które są reprodukcją takiego historycznego czegoś, takiego historycznego środka stymulującego żołnierzy Wehrmachtu. Tak, bo alianci zorientowali się, że niektóre oddziały Wehrmachtu no, wykazywały się wybitną bitnością i wielką energią do walki. Często po kilku dniach bez snu albo prawie bez snu w warunkach polowych, trudnych i tak dalej. Historycznie ta Panzer Szokoladę miała dodatek środków psychoaktywnych w postaci amfetaminy albo metamfetaminy. To gdzieś jak sprawdzę, to wam tu powiem. Coś takiego. Ta reprodukcja się nazywa Szoka-Cola. Ona zawiera kofeinę w ilości, tutaj będzie pokazane, bo ja tutaj w tym świetle, słuchajcie, nie mogę odczytać, to potem wam w postprodukcji wrzucę. No zobaczmy sobie, u nas w takich ładnych, gustownych puszkach jest, w takich oto, proszę bardzo, kawałeczkach trójkątnych. To jest gorzka akurat. Muszę przyznać, bardzo dobra, niewybitna. Nie jest coś jeszcze nadzwyczajnego, nie jest to, słuchajcie, czekolada o bardzo wysokiej zawartości kakao,
ale jest niezbyt słodka, przynajmniej ta gorzka, taka jak powinna być. Nie jest na najwyższych lotów, ale jest ok. Zobaczmy sobie tą. To jest wersja mleczna. Dobra, zobaczmy. One się trochę przeleżały w busie. Kilka mrożnych nocy, więc są twarde. Słuchajcie, zęby można połamać. To jest mleczna. Zobaczymy, jak ona smakuje. Czy co? O ile ta gorzka czekolada w porównaniu do innych dostępnych gorzkich czekoladowych nie jest nic nadzwyczajnego, to jak ja generalnie nie przepadam za mleczną czekoladą, bo najczęściej są za słodkie, zbyt takie maziste, rozpływające się no nie specjalnie lubię czekoladę mleczną, to tą będę kupować, bo jest naprawdę dobra. Jest troszeczkę słodsza od tej gorzkiej, ale nie jest za słodka, moi drodzy. Aż sobie jeszcze dziabnę jeden kawałeczek. Tania nie jest, słuchajcie, bo takie opakowanie kosztuje całe złotych 12 zł. A to jest odpowiednik, moim zdaniem, 3/4 chyba tabliczki czekolady. Coś takiego, ja powiem. Jest gram w opakowaniu. To jest 100-gramowe opakowanie. Nie jest tego strasznie dużo, bo 12 zł trochę drogo. Ale zawiera kofeinę. W związku z czym do jakichś takich wyprawowych historii, gdzie jest zimno, nieprzyjemnie, piecie gorącą kawę zaparzoną gdzieś w jakichś polowych warunkach czy parkingowych gdzieś w lesie, doskonale moim zdaniem może uprzyjemnić takie, jak jest mokro, nieprzyjemnie i zimno. Także moi drodzy, jak obiecałem, tak przetestowałem te dwie Panzer czekoladę, czy jak ona się tutaj nazywa, Szoka Cola.